Dobra, serdecznie witam na dzisiejszym webinarze o temat dzisiejszego webinaru, to jest jak zarabiać więcej po kursie trenera GSP, który niedługo oczywiście w sumie za miesiąc czasu już rozpoczynamy z Wojtkiem, piątą edycję, jak zwykle w Gorzowie Wielkopolskim w GSP Clinic. W sumie odnowionym miejscu, bo to warto też tutaj zauważyć, że zostało doinwestowane w samo tutaj nasze miejsce, czyli Bartek, jak możesz to tam wygaś kamerkę i mikrofon, dziękuję. I no, będziemy chcieli Was jak najbardziej przekonać do tego, że nasi trenerzy po kursie... To znaczy nawet nie my będziemy przekonywać Was, tylko sami trenerzy, bo my tego już sobie nie musimy robić. No. Trenerzy zrobią tą robotę za nas, ale oczywiście to, co mówi Kamil, to jest prawda. I teraz szybki wstęp jeszcze do tego, żebyśmy zanim dojdziemy do tego, jak można zarabiać więcej po trenerze GSP, bo zobaczyliśmy, że to jest bardzo duży problem u trenerów, którzy do nas przychodzą, nawet tych z bardzo dużym stażem treningowym i z bardzo dużym doświadczeniem i z bardzo dużym zapleczem wiedzy, bo byli u nas trenerzy, którzy wydali na szkolenia ponad 100 tysięcy, a tak naprawdę szkolenie trenera GSP zmieniło ich całkowite podejście do treningu i też do zarabiania pieniędzy. Więc żebyście zrozumieli, na czym to polega, rozwiniemy trochę koncepcję GSP, a później nasi trenerzy wtrącą się i powiedzą, jak to było z nimi. Przechodząc już, znaczy nie przedłużając, przechodząc całkowicie do mięsa samego webinarowego, który przygotowaliśmy dzisiaj dla Was, to odpalam Wam tutaj prezentację, jaką z Wojtkiem przygotowaliśmy, więc tak, mamy oczywiście jak zarabiać więcej po trenerze GSP. No i to, czego chcemy zacząć od początku, to jest, że absolutnie niczego nowego się nie dowiesz na tym szkoleniu, ponieważ uważamy, że w 2024 roku, jeżeli ktoś w ogóle uważa, że jest w stanie wymyślić cokolwiek innowacyjnego w branży fitness, to po prostu Was kłamie i to robi bezczelnie, żeby oczy w biały dzień. Stąd też my zawsze stoimy w swojej prawdzie i mówimy, że absolutnie nie zamierzamy tego robić, a więc nowych rzeczy nie dowiecie się na tym kursie, a po co w ogóle można by na takowe szkolenie przyjść, no to mamy jeszcze parę punktów, które chcielibyśmy tutaj wyszczególnić. No bo to, że nie dowiecie się nowych rzeczy, to nie oznacza, że nie będą one dla Was nowe albo po prostu nie będą uporządkowane. A więc pierwsze, co jeżeli mowa w ogóle o uporządkowaniu, to jest to, że większość trenerów uważa, że trening absolutnie nie może kosztować więcej jak 120 zł za godzinę. W zależności od tego, w jakim mieście żyjecie, czy jest ono większe, mniejsze, czy jest to studio treningowe, czy jest to sam fitness club, czy pracujecie u kogoś, czy pracujecie u siebie, że jeżeli jest pewna dana utarta stawka, to absolutnie nie wolno z niej wyjść. To jest tak jak taki kot, który wszedł do pewnego pudełka i absolutnie już nie może z niego wyjść. Kot się mieści do tego małego pudełeczka i już jakbyście odjęli to samo pudełko, to kot zostaje w tej samej pozycji. I mniej więcej to samo przekonanie będzie u większości trenerów, którzy przyszli do nas na kurs do tej pory, czyli przez te 4 edycje. I tak jak mamy tutaj napisane, że jeżeli masz całą szafę narzędzi i nie wiesz, które użyć, my tak naprawdę postaramy się, a raczej wyrzucimy na pewno 3/4 z nich, jak i nie 90% i pokażemy Ci, które masz dokładnie użyć. I to jest coś, czym absolutnie trenerzy GSP mogą się szczycić, że nie jest żadną wartością dodaną to, że macie się w nieskończoność rozwijać na różnego typu szkoleniach, gdzie w rozwijaniu oczywiście nie ma nic złego, ale to, że jest zrobionych na przykład 20, 30, 50 czy 100 kursów, które mają wpłynąć na to, że macie się poczuć lepiej, żeby brać większą stawkę albo w ogóle, żeby poczuć się pewniej jako trenerzy, to i tak najczęściej nigdy nie przychodzi. Nie? I tutaj jeszcze o tej samej pewności Wojtek. Dokładnie tak jak mówi Kamil. Większość ludzi zamyka się w tym pudełku i zarabia jakieś pieniądze i to nie dlatego, że są takie ceny rynkowe, tylko w większości wypadków problem jest taki,
że jak już wrócimy sobie do tej analogii narzędzi, których używacie, większość narzędzi, które macie, pasują do Formuły 1 albo do jakiegoś super Ferrari, a pracujecie powiedzmy z Fordem albo z Dacią, bo 90% waszych podopiecznych to jest generalna populacja tak naprawdę i ona w większości tych narzędzi w ogóle nie jest potrzebna. Więc wy, zbierając te doświadczenie na różnych szkoleniach, dostajecie bardzo dużo narzędzi, które nijak nie pasują do osób, z którymi pracujecie, to jest po pierwsze, więc nie jesteście w stanie ich użyć. A skoro nie jesteście w stanie ich użyć, a macie duży arsenał, to czujecie się z tym arsenałem bardzo niepewni. No bo co macie zrobić z tymi narzędziami, skoro nie pasują do człowieka, który do was przychodzi? Jeżeli czujecie się niepewni, no to nie możecie zaproponować wyższej stawki, bo i tak uważacie, że no skoro wszyscy biorą te 120, 150 zł, to ja też tyle wezmę, więc konkurencja to jest tylko taka, że lepiej pogadam z klientem i on zostanie u mnie, a nie u kogoś innego. To, co robimy na kursie GSP, tak jak było napisane, wyrzucamy bardzo dużą część tych narzędzi, a resztę dostosowujemy tak, żebyście umieli ich użyć na większej grupie, z którą pracujecie, a nie na grupie sportowców, z którymi nie pracujecie. Bo skoro przerobiliśmy bardzo dużo trenerów i każdy z nich przyznaje nam rację, że w sumie to oni by chcieli pracować ze sportowcami, ale tych sportowców tak naprawdę mają bardzo małą grupę. Z tej małej grupy prowadzą i takich kilku za darmo, ponieważ to jest jakiś prestiż i fajnie się gdzieś tam promować na Facebooku. A reszta to jest generalna populacja, która, tak jak już mówiłem, nijak się ma do tych narzędzi, które dostali wcześniej. To, co robimy na trenerze GSP, to usprawniamy całą waszą pracę i dajemy wam możliwości pracy z tymi ludźmi w końcu, od początku do końca, poprzez odpowiednie testy, których się nauczycie i które możecie bardzo łatwo przeprowadzić na siłowni. Nie w laboratorium z maską na twarzy, tylko po prostu na siłowni jest to tak dostosowane do tej grupy odbiorców, że bez problemu jesteście to w stanie zrobić sami, z małą ilością narzędzi, z małą ilością sprzętu i wysnuć super wnioski takie, które tej osobie powiedzą, słuchaj, jesteś w tym i w tym miejscu, a my przesuniemy cię do tego i do tego miejsca. Więc jest to bardzo proste do zrobienia, ale jeżeli masz mentee w głowie, nie będziesz w stanie użyć tego, czego potrzebujesz. To jest tak samo, jak wchodzisz do pokoju, w którym jest bałagan, źle się w nim czujesz, nie wiesz, czy zacząć sprzątać, czy nie, no bo w sumie ten bałagan już jest od dłuższego czasu. Ale jeżeli wysprzątasz wszystko, to ze świeżą energią wchodzisz do posprzątanego pokoju i z czystą głową wiesz, co masz tam zrobić. Znowu oczywiście wracamy do prezentacji. I to, co jeszcze na samo jakby zakończenie o tym, że czy można, czy nie można brać takiej, a nie innej stawki, zawsze mówimy o tym, że sprzedajemy daną wartość, a nie godzinę usługi. To, że akurat jest to ogólno przyjęty kanon w fitnessie, nie oznacza, że trening nie może trwać albo krócej, albo to, do czego zachęcamy, to jest konsultacja pro GSP, o której jeszcze będziemy mówić. I to, co ma być oczywiście, będzie to większością waszych zarobków, to jest właśnie praca w takich najczęściej minigrupkach, do których oczywiście jak najbardziej zachęcamy. I wtedy jak macie 120 zł od osoby, a takich osób macie 3 albo 4 na danym treningu, to dajemy wam idealne narzędzia, żeby indywidualizować takowy trening i nie ma z tym problemu, że osoba czuje się, nie wiem, czy zaniedbana, czy w jakikolwiek sposób czuje się, powiedzmy, odrzucona, tylko rzeczywiście sam ten bodziec treningowy jest idealnie dobrany i skrojony na miarę tej osoby, która przyszła jeszcze dany dzień do was. No bo to, że akurat możemy mieć jeszcze jakieś tam warunki pomiarowe, takie siłowniane, czyli że mamy chociażby ten pasek tętna, pytamy się, czy dana osoba miała lepszy, gorszy dzień i tak osoba przychodzi do was, żeby zrobić ten trening na życie i śmierć. A to, że akurat nie jadł przez ostatnie pewnie 12 godzin, nie pił i nie dospał, to już widzicie sami, że na przykład po samej rozgrzewce tętno rośnie do samej piątej strefy, więc nie jest to nic normalnego i na pewno chcielibyśmy, żeby bodziec, który ma być dopasowany do tej osoby na dany dzień, ma być idealnie skrojony na miarę, co też oznacza nie to, że ma być cały czas progresywne przeładowanie z tygodnia na tydzień, bo ci ludzie nie są sportowcami i chcą zrobić trening na maksa w ich głowie, na maksa, jeżeli już płacą wam te pieniądze za spędzony czas i za wspólne towarzystwo oraz niektórzy też chcieliby jak najbardziej mieć progres z tych zajęć, no to
tak jak powiedziałem, na trenerze GSP oferujemy taką szeroką gamę samych prostych urządzeń, które jak najbardziej można stosować właśnie na siłowni. Czyli nie, że proponujemy jakieś testy do określenia pułapu trenowego VO2 Max w laboratorium, to co mówił Wojtek z maseczką na głowie, tylko mamy prosty wynik, do którego możemy się zawsze odwołać. No i uczymy samych rzeczy do monitorowania postępów, aby ten bodziec był, tak jak powiedziałem już wcześniej, zindywidualizowany. Jeszcze tutaj mamy coś takiego jak tabela GSP, w której to, o czym powiedział Kamil, macie wyróżnione wyniki testów, do których możecie porównać swoich klientów podopiecznych, czy nawet też sportowców, bo to, że my pokazujemy wam, jak używać narzędzi do danej osoby, z którą pracujecie, to nie znaczy, że nie będziecie też pracować ze sportowcami dzięki tym narzędziom. Ale żeby pracować ze sportowcem, trzeba też znać jego deficyty. A główną zasadą koncepcji GSP jest to, żeby te deficyty wyeliminować jako pierwsze, a dopiero później budować na tym jakikolwiek progres. Jeżeli nie macie testów do odnalezienia deficytów lokalnych, globalnych w strukturze ruchu końcowym, czy to będzie wydolność, czy szybkość i wszystkie inne cechy motoryczne, no to nie będziecie też w stanie stwierdzić, nad czym z nim pracować najpierw, co będzie waszym priorytetem. Dzięki tym testom bardzo prostym, uwierzcie nam, są mega proste te testy i świetnie korelują z super testami w laboratorium, inaczej, wystarczająco korelują na to, co robicie z tymi ludźmi na siłowni, z tego względu, że ich deficyty są tak duże, że nie potrzebują super kosmicznego treningu, oni potrzebują pracy często u podstaw. Więc tabela GSP jest to coś, do czego możecie porównać ich i szybkość, i skoczność, i RSI, i wydolność. Wszystkie testy są tam pokazane i każdy jeden test możecie zrobić u siebie na siłowni. I teraz fajnie by było, gdybyście kierowali swoją ofertę do generalnej populacji, która nie potrzebuje więcej niż, uwaga, faceci, pompowanie klaty i bicepsa, dziewczyny, pompowanie pośladków i schudnięcie. To są priorytety tych osób. Spokojnie też możecie to zaopatrzyć, przemycając na przykład pracę w drugiej strefie, czyli budowanie zdrowia człowieka i dopiero na końcu gdzieś, jeżeli będą zainteresowani sportowca. To jest jedna część waszych odbiorców, a jeżeli faktycznie trafi wam się grupa, która potrzebuje czegoś więcej i dzięki której będziecie się spełniać w tym, że jesteście trenerami, no to zapraszacie ich na konsultację pro, która kosztuje odpowiednio dużo. U nas kosztuje ona 1000 zł na ten moment. Prowadzenie kosztuje 5000 na pół roku. I teraz macie całe pół roku na to, żeby z tym człowiekiem nabudować cele super na najwyższym poziomie i wy jako trenerzy będziecie się tutaj mega spełniać, to jest jakieś 5-10% waszych klientów, możecie dać wszystko, co macie wtedy z waszych poprzednich szkoleń, całą tą wiedzę wykorzystać poukładaną dzięki kursowi trenera GSP i wtedy z nimi pracować na najwyższym poziomie. Serio, nasi trenerzy to robią, ci, którzy dzisiaj tutaj będą, oczywiście o tym też mogą opowiedzieć, ale będą bardziej opowiadać o tym, jak zwiększyć ich dorobki oczywiście, ale to na kursie trenera GSP oczywiście dostaniecie, czyli te narzędzia będą odpowiednie dla generalnej populacji, to jest ta populacja, na którą wy często chcecie przywrócić swoje ambicje, ale oni tego nie chcą, bo u nich trening jest priorytetem, ale na 7. albo 10. miejscu. Oni mają inne priorytety, dzieci, pracę, żonę, kochankę, chłanie co weekend i dopiero trening. I to jest coś, czym wy się powinniście zająć. Na 7. miejscu jest ten priorytet, dla was jest na 1. Nie zawsze się uda zrobić coś takiego, że ten priorytet przeskoczy na 1. miejsce, 2. czy tam 3. On zawsze będzie na 7. Więc dostosowujecie waszą energię do tego, żeby ta osoba była zadowolona na tyle, ile ona potrzebuje, a 100% dajecie, czy 110, czy 120 na te osoby, które faktycznie chcą trenować i ten priorytet u nich jest na 1. miejscu. Też wam pokażemy, jak to zrobić na kursie i jak zrobić, żebyście się nie wypalali w trakcie pracy trenera, bo jeżeli będziecie dawać z siebie 100% na 10 treningach dziennie, bo często tyle macie, a odbiorca będzie potrzebował tylko 30, 20 albo 15%, to wyobraźcie sobie siebie teraz za 20 lat. Teraz macie po 20 lat, 25, czasami 30, ale jak będziecie mieć 50 lat, czy nadal będziecie wam chciało robić 10 treningów dziennie w 100% zaangażowania. I dwa, co jest najgorsze, nie dostaniecie zwrotu z tej inwestycji, bo często wasze pomysły będą jakby źle traktowane przez waszych podopiecznych na zasadzie, ty po co mi to, wszedłem spompować bułę, a ty mi każesz robić RSI. W ogóle nie wiem, co to jest. Więc tutaj też możecie się zastanowić nad tym, gdzie warto lokować swoją energię w podopiecznego. I to, co mamy dalej.
To oczywiście, jeżeli kolega wdrożył, to ja też mogę, więc znana polska przypadłość, że jak sąsiad tyle zarabia, to może i ja powinienem. Stąd też taki super prześmiewczy mem, prowadzący się jak zwykle głupkowaty uśmiech, a do takowych rzeczy. Pamiętajcie, że na samym kursie trenera GSP my bardzo mocno jesteśmy za tym, żeby każdy zawsze dawał, żeby dostawał jakieś zadanie domowe, które jest do wykonania przez okres 2 tygodni. Co 2 tygodnie mamy zjazdy. Tutaj akurat się złożyło tak, że mamy 3 zjazdy w samym październiku, żebyśmy skończyli jeszcze przed świętem zmarłych. I to, czego oczekujemy od naszych kursantów, że jeżeli mają do wykonania jakiś rodzaj testów, czy jest to reedukacja chodu, czy jest to jakieś wdrożenie, próba wdrożenia biegania, czy są to jakieś ćwiczenia odnośnie symetryzacji do tego, jakie problemy można napotykać, czy to z biodrem, stopą, barkiem. Mamy to uporządkowane w naszej koncepcji i oczekujemy wręcz, że za te 2 tygodnie człowiek przychodzi i mówi: słuchaj, ja słuchałem tego, gówno, nic nie zadziałało. Okej, przyjmujemy to na klatę jak najbardziej. Albo za 2 tygodnie przychodzi i mówi: słuchaj, słuchałem tego, ale miałem problem z tym i z tym. Nie mogłem go tutaj przetorować, bo nie wiem, nie miał zakresu ruchowego, jak on sobie z tym poradzić. I chociażby takie, jak ja to mówię, planne case study, jak zaczynamy szkolenie o 9:00, jest zawsze multum pytań, co bardzo mnie cieszy, bo przez ponad 10-letnią karierę jako wykładowca zawsze miałem problem z tym zaangażowaniem uczestników, bo nawet jak ktoś się zgłaszał na szkolenie, to na kolejne szkolenie już przychodził w sumie delikatnie ogłupiony wiedzą, znaczy dezinformacją, która jest wszechobecna w internecie, i ten mówi tak, no to w końcu co mam zrobić. U nas, tak jak powiedziałem, całościowo jest to uporządkowane i skoro miał zadanie domowe, to możemy jak najbardziej się do tego odnieść i możemy dać same rady, że pracujemy cały czas nad jednym i tym samym. Skoro coś wyszło w samej diagnostyce ruchowej, to nie zmienia się ona co 2 tygodnie czy co 4, tylko słuchaj, brakuje jeszcze, nie wiem, elementu pracy na stopie, a może jest to nadal praca nad biodrem, którą jak zaczęliśmy, no to bodziec nadal był zbyt mały, bo jeszcze nie urodziła się taka osoba, która określiła dawkę, jaką trzeba zapodać naszemu klientowi, jeżeli chodzi o samą terapię ruchową. Tak jak mówię, nie było, nie ma i nie będzie takiej osoby, ponieważ ciało jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o dobór takowych parametrów. I idąc dalej. Mamy jeszcze właśnie to, co powiedziałem już wcześniej, budowanie pewności siebie przez rodzaj dyscypliny, czyli to, że raz, że oczywiście motywuje każdego naszego przyszłego trenera GSP, że skoro dostał zadanie domowe, to dobrze byłoby się z niego wywiązać, bo wszyscy koledzy już przychodzą przygotowani albo coś słyszeli, widzieli w internecie, to ja też w sumie chciałbym zrobić to tak jak i oni, a jeżeli najczęściej mamy trenerów doświadczonych, chociaż ta 4. edycja była dość, jak ja to mówię, dziwna, bo byli trenerzy albo z zerowym doświadczeniem, albo z 1,5-rocznym czy 2-letnim, gdzie zawsze mieliśmy trenerów z 5, 8, 10 czy nawet 20-letnim doświadczeniem, czy też Dawida Kędziora, który dzisiaj jest naszym wykładowcą, ma 30 lat spędzonych na macie i również nie miał problemu z tym, żeby przyznać: słuchaj, ja nie wiem, co mam zrobić z tym człowiekiem, a my to w jakiś uporządkowany sposób zrobiliśmy, że dzisiaj jak najbardziej może mówić o tym, że absolutnie wie, co ma zrobić, jak wchodzi na salę treningową. I to, co uważam, jest nie tylko w branży fitness, to jest każda jedna branża, gdzie, tak jak mówię, szkolenia są jednym z najbardziej dochodowych biznesów na sam rok 2024, jeżeli chodzi o samą eksplozję platform szkoleniowych, które mamy dostęp dzisiaj, czy są to nowe w ogóle różnorakie platformy mediów społecznościowych, które będą takowe rozwiązania oferowały. I zawsze jest to ten sam problem, czyli strach przed tym, że kompetencje są zbyt niskie. Kompetencje trenera są zbyt niskie,
bo po 15 latach bycia trenerem on nie ma własnych wniosków. To możecie sobie sami odpowiedzieć, że jeżeli ktoś działa 15 lat w branży danej, jednej i robi to cały czas, codziennie, przez x godzin, no najczęściej jest to 8 plus godzin, bo jeżeli mamy jeszcze liczyć sam rodzaj szkoleń oraz doczytywanie na dany temat, ponieważ wielu ludzi jest to rodzaj pasji, ale pamiętajcie, że pasja do garnka nie włoży tego kuraka na rosół, a jak najbardziej dobrze by było jeść, a nie wsadzać zęby w tynk, bo teraz się będziecie rozwijać. Biznes zawsze ma być dochodowy, to jest numer jeden. Jeżeli łączy się z pasją, to fajnie, ale najważniejsze to ma przynosić oczywiście dobre pieniądze. Dobrze o tym wiesz, drogi trenerze, że dokładnie jest to problem większości, a może i też twój. Czyli jest takie znowu powszechne przekonanie, że absolutnie musisz wydać dużo pieniędzy na wszystkie szkolenia, na których tak nie uzyskujesz podstawowej odpowiedzi na pytania, czy co mam zrobić z człowiekiem na sali treningowej o 8 rano. Wojtek? No tylko mogę tu przytoczyć jeden przykład z trenera, nie, to był z jakiegoś innego szkolenia, gdzie przyjechał właśnie fizjoterapeuta z 15-letnim stażem, który pokazywałem, jak pracujemy z brzuchem. On powiedział, o fajnie, to teraz ja już dam dwie metody pracy z brzuchem, to chętnie poznam twoją trzecią. I jakby nie miał swojej własnej, więc zapytałem się go, słuchaj, jesteś 15 lat w branży i jeszcze nie uciągnąłeś wniosku z pracy. Chcę, żebym pokazał ci trzecią metodę pracy nad brzuchem i z której byś tak naprawdę korzystał. No i wiecie, i to jest właśnie ten największy problem z ludźmi, że czytają badania, publikują badania, to za dużo powiedziałem, sorry, nie publikują badania. Czytają badania, a nie publikują żadnych własnych swoich wniosków, bo łatwo jest powtarzać po kimś coś, co jest zrobione, ale zaobserwować i wyciągnąć wnioski ze swojej pracy, no to już trzeba by się postarać, bo te wnioski mogą być często różne od badań, które sami przytaczają. Więc lepiej ślepo wierzyć temu, co jest napisane i żadnych wniosków nie wyciągać. To, co my robimy w koncepcji KSP, ja zajmuję się tym od bardzo długiego czasu, już tak jak sam Kamil powiedział, jak do niego przyjechałem na szkolenie, to sobie przeczytacie kiedyś w e-booku, który wypuścimy, co tam się wydarzyło, ale zajmowałem się tym, że bardzo zajmowałem się 7 czy 10 lat temu, tym zacząłem zajmować. Po dwóch latach byłem w tym samym miejscu, co wy, czyli przeszukałem wszystko, przejrzałem wszystko w internecie, wszystkie strony wszystkich influencerów instagramowych, wszystkie ich ćwiczenia wdrażałem, robiłem szkolenia, które tak naprawdę nic mi nie dawały. Albo dawały coś, ale ten efekt nie był jakiś super obiecywany przez instruktorów, albo obiecywany przez profile instagramowe czy facebookowe. Do momentu, gdy nie zacząłem wyciągać własnych wniosków, stałem tak naprawdę w miejscu. Teraz jestem w takim miejscu, że już zrobiłem drugą siłownię, postawiłem klinikę i przerabiam około 3000 osób rocznie. Razem z Kamilem prowadzimy firmę szkoleniową i tutaj mamy własną koncepcję pracy. I to jest wyciągnięte z naszych wniosków, a nie z wniosków czyich cudzych. Czyli tak naprawdę my pracujemy na naszym doświadczeniu i co konsultacje, co trening. Oczywiście wdrażamy jakieś nowe rzeczy, które nam pasują i podpowiadają, jak pracować z ruchem. Także tyle mogę dać się. Znowu wracam oczywiście do naszej krótkiej, aczkolwiek treściwej prezentacji. Czyli mówiliśmy, ale to jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało, czyli że wszystkie szkolenia są prowadzone jak dla zawodowych sportowców, bo każdy opiera się na tych samych danych, z lat 70., tak naprawdę, które powstały w większości dla dwuboistów. Myślę, że każdy jeden na tym webinarze, jak później sobie będzie oglądał retransmisję na jednej z platform, wie, czym jest plan 5x5. Już mało kto wie, jak powstał trening 5x5, czyli to, że była pewna średnia, czyli zwana ARI, czyli na taką arytmetyczna średnia z procentowego ciężaru maksymalnego, którym operowali zawodowi dwuboiści, którzy byli w samym ZSRR. Czyli głównym i jedynym zawodem w życiu było to, że mają być najlepsi i mają być lepsi niż ich przeciwnicy, rywale ze Stanów Zjednoczonych. I teraz
Powiedzcie mi, że jak w roku 2024 korzystamy z tego samego, jakże znakomitego planu 5 razy 5, bo jest pewną podwaliną świetną do rozpoczęcia jakiejś tam pracy nieoptymalnej, a jakiejś dawce tego bodźca treningowego, to jak ja mam takowym progresowaniem zacząć pracę z tym przysłowiowym Januszem i Grażynką? Nie ma prawa to działać z samego założenia, jeżeli chodzi o prowadzenie treningowe, czy też mówienie o tym, że powinna być wykonana cała periodyzacja treningowa, tak jak jest napisana w tutorze Bomba. I sama książka jest świetna, jest wspaniała, jest pewną spisaną periodyzacją, która jest, uważam, że niezmienna właśnie od lat 60. i na tym polega jej ponadczasowość. Jednakże, jeżeli mówimy znowu nawet nie o Grażynach i Januszach, mówimy nawet tutaj o topowych sportowcach, którzy bardzo często do nas przyjeżdżają na różnorakie konsultacje, a nie ma tam podstawy samej bazy trenowej, bo takowych sportowców mamy najwięcej, no to jak możemy spełniać same założenia, skoro kontekst nie mówi o tym samym człowieku, który był w latach 60. Może mieli tamci ludzie więcej czasu na trening, ich priorytety były inne. Dzisiaj ci ludzie przychodzą się do was po prostu poruszać po to, żeby się poczuć lepiej, a nie po to, żebyście recytowali im na zawołanie same wersety z Tudora Bompy, które, tak jak mówię, książka świetna. Tylko wszystko zależy od kontekstu, o jakim człowieku mówimy. Na pewno nie jest to człowiek wytrenowany, który jest opisany w tamtej książce. Jeżeli sam blok trenowy trwa tam od 6 do 8 tygodni, bo i tak każdy jeden rodzaj periodyzacji, nawet i w trójboju siłowym, jest rozpoczynany od samego budowania trenu, tak tutaj, jeżeli większość osób przychodzi do was i ma pułap trenowy, ten VO2 max mniej więcej na poziomie 39-40, to nie wiem, 42-43 wśród mężczyzn wata na kilogram masy ciała, no to na pewno nie jest to rodzaj pułapu trenowego, w który chcemy celować. Tutaj akurat na bardzo dużej grupie zrobione takie duże badania i od tych jednych mogę powiedzieć, czyli że im niższy będzie poziom VO2 max, tym większa będzie umieralność. Tak samo jak siła chwytu, im mniejsza siła chwytu, tym człowiek umiera szybciej. No więc skoro z jednej strony chcemy nabudować bazę siłową temu człowiekowi, ale tak samo jak i bazę cenową. A to jest coś, co jest nagminnie absolutnie pomijane, a tym bardziej, że w świecie fitness wręcz robienie cardio równa się pussy. Albo że cardio nie jest potrzebne. Albo cardio w sumie szkodzi gainsom. I takich nagłówków możecie znaleźć bardzo dużo. Tylko znowu wszystko będzie zależało od kontekstu, ale ja nie znam osoby, która by miała na tyle dużo nabudowanej bazy tlenowej, której by już nie musiała robić. Nie mówimy o zawodowych maratończykach, ultramaratończykach. W ogóle ten webinar nie jest o nich, tak? Ale też to, o czym mówi Kamil, czyli robienie bazy tlenowej w dłuższym czasie jest dobre, ale co jest najważniejsze, to wracanie do niej, czyli oczywiście nie będziemy mieć osoby, która będzie robiła tą bazę tlenową do końca życia, tak samo jak nie będzie na siłę właśnie ludzie robią do końca życia. Ale dlaczego nie wchodzą na przykład w robienie budowania bazy tlenowej? I teraz chodzi tutaj tylko o to, żeby wracać do tych cykli, tak jak to pisał Tudor Bompa, co jakiś czas, żeby ten bodziec był i w bazie tlenowej, i w bazie siłowej, i w bazie wytrzymałościowej, i w bazie szybkościowej. Więc tak naprawdę znowu, tak jak rozmawiamy o tym, że w naszej posturze może być jakiś deficyt, czyli powiedzmy ta stopa nie trzyma się podłoża tak jak trzeba i zaczynamy ją budować, żeby cały układ wyosiować, tak samo brak bazy tlenowej będzie też deficytem, który musimy zabudować, więc musimy do tego wracać. Także robimy wszystko i na trenerze GSP właśnie między innymi pokazanie, że brak bazy tlenowej jest deficytem na przykład w sportach siłowych, czy to będzie trójbój, dwubój, czy na przykład niech to będzie nawet sprint. Jeżeli nie mamy wystarczającej bazy tlenowej, nie będziemy mogli się regenerować z danego wysiłku w miarę szybko, więc te treningi albo będą się wydłużały, albo czas regeneracji pomiędzy treningami będzie też dłuższy. Więc wszystkie rzeczy, o których mówimy na trenerze GSP, pokazujemy wam dokładnie deficyty i jak je zabudować. Prezentacja. Czyli
to, co zawsze mówimy, co dało nasze szkolenie naszym trenerom, to jest tak zwane oddzielenie ziarna od plewy. Ci, którzy chcieli iść i z nami naszą drogą trenerów GSP, którym oferujemy przez cały czas rozwój, jak najbardziej mogą to robić w koncepcji, zawsze im to oferujemy, zawsze oferujemy wsparcie, czy to na grupach mentoringowych, czy też na spotkaniach różnego typu, jak na przykład mieliśmy ostatnio dwa kampy zrobione teraz właśnie na wakacje. I to, co też mówiliśmy na początku, że oddzielenie ziarna od plewy mamy tutaj na myśli, że chcemy też proponować samą tą konsultację pro. Ma być ona droga, to jest znowu wasz czas, wasze zaangażowanie i wasze wydane pieniądze, które absolutnie się muszą zwrócić za sam kurs, a dwa, żeby się zwrócić wasze wszelkie, nawet nie starania o to, ale że chcecie dostarczyć tą najlepiej jakościową usługę. I teraz znowu, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z koncepcją, no, pierwsze spotkanie będzie polegało na tym, żeby człowiek miał w ogóle możliwość, że macie tak zwany pakiet standard i pakiet gold, czy tam VIP, nazwijcie go sobie jak tam chcecie. Najlepiej nazwać go pakiet GSP. Fundacja GSP. Tak jest. Stąd, żeby rzeczywiście każdy jeden człowiek wiedział, że no nie jest to kolejne wydane 120 czy 150 zł, tak jak u każdego innego trenera, tylko jest to pewna zaplanowana koncepcja pracy, która ma swoją absolutną kontynuację. I do tego też serdecznie zapraszamy. A jako, żeby nie przedłużać dalej, mamy studium przypadków, którymi chcemy się tutaj zająć i podzielić, czyli pierwszym z nich będzie Tomasz Dorniak, trener ze Szczecina. Jest to historia od zera do bohatera. Tomek, jesteś? Czy cię nie ma? Halo. Jest. Zgłosił się. Jestem. Dobra. Tomek, ale zobacz, jak pięknie przygotowano. Pięknie. No dobrze, Tomek, no to jako, że jesteś super trenerem ze Szczecina, tak jak jest napisane, historia od zera do bohatera, czyli pracowałeś na jednym z fitness klubów, rzuciłeś go w niepamięć. No i jak dalej się potoczyła ogólnie twoja droga? Nie powiem, żebyś w liczbach podawał dokładnie, ile tam zarabiasz więcej, bo to jak chcesz, to mówisz, jak nie chcesz, nie musisz. Ale jak zmieniło się twoje podejście do zarabiania i co się zmieniło po kursie GSP? To ogólnie tak trochę pomyliłeś, ale wybaczam, na spokojnie. Pracowałem, dalej pracuję na sieciówce. Jeszcze się studia nie dorobiłem, ale to spokojnie w swoim czasie są takie plany. Pracowałem na sieciówce, ale pracowałem też w studio treningu personalnego, gdzie byłem po prostu pod kimś. No dlatego mówię, że się nie pomyliłem, tylko jest to from zero to hero, bo zarabiasz więcej. Dobra, no zarabiam więcej, to na pewno. I tak, i jadąc na kurs w ogóle, to musiałem wziąć kurs na raty, ale dwa miesiące w zasadzie zwróciła mi się cała inwestycja, bo po tym jak pojechałem na kurs, to moje jakości usługi jakby podskoczyły na taki poziom, że ja też dosyć sporo osób prowadzę online, ale powiedziałem im krótką piłkę, że jakby mamy współpracę online, ale zanim zaczynamy współpracę online, jest konsultacja przed. No to jest jedna z rzeczy, dzięki której zarabiam więcej. Dwa, przede wszystkim zwiększyłem ceny od razu. Nie patrzyłem na to, czy ktoś zostanie, czy nie, a wbrew pozorom niska cena nie zawsze przyciąga ludzi. Wolą zapłacić więcej za, powiedzmy, wyższa cena była konsekwencją tego, że ta jakość usługi będzie lepsza. No i z biegiem czasu po prostu zaczynało przychodzić mi tylu klientów, że musiałem zrezygnować ze studia treningu. No i dzięki temu, że zrezygnowałem, jakby pracuję teraz sam sobie, no to jestem w stanie zarobić tyle, co zarabiałem w 120 godzin w studio, w 40 godzin, czyli 1/3 czasu. Także. Czyli zarabiasz 3 razy więcej. Tak, zarabiam 3 razy więcej. Dokładnie.
No i jakby dążymy do swojego studia, bo koncepcja GSP jest bardzo fajna do prowadzenia w studio. Czasami niektórych rzeczy brakuje w fitness klubie, ale nie jest to nierealne, nie? Także no i w zasadzie to w sumie tyle z mojej historii. Dobrze, a powiedz jeszcze, Tomek, bo tutaj rozmawialiśmy dużo o pewności siebie. Czy kurs trenera poukładał ci w głowie wszystkie rzeczy, które do tej pory miałeś? Czy ta pewność siebie była zauważalna na treningach, czy też twoi klienci to zobaczyli? No zdecydowanie, zwłaszcza, że na przykład taki, mam dwa takie przykłady, że z poprzedniego studia, gdzie byłem pod kimś, to osoby, które trenowały 8 lat z trenerem z tamtego studia, trafiając do mnie, przekonały się do tego, żeby za mną pójść, no bo pomogłem im w rozwiązaniu ich bolączek, problemów, zwłaszcza po tam poważnych kontuzjach. Raz to było zerwanie ACL-a, a drugi raz to było zerwanie ACL-a, pęknięta łąkotka i tam ogólnie dużo rzeczy w ciele nie gra. Także jakby to samo za siebie mówi, że jakość się broni, ale ja też jakby błądzę trochę jeszcze. To nie jest tak, że ja zrobiłem kurs trenera GSP i znam koncepcję GSP tak jak Wojtek czy Kamil, no bo to jest nierealne, ale testuj, nie zgaduj, znane hasło Wojtka jest na miejscu, no bo często pojawiały się takie pytania, że co ja mam zrobić z tym człowiekiem i bardzo często usłyszałem, nie wiem, spróbuj, zobacz i później zdecyduj, czy to zadziałało, czy to nie zadziałało. No i faktycznie kurs zmienił to, że nie boję się podejmować takich decyzji, może nie nonszalanckich, ale takich niebezpiecznych trochę, nie? Że przychodzi klient z bólem, a ja nie boję się go obciążyć, bo wiem, że to może przynieść skutek. I tak, także ja zdecydowanie polecam. Moja kariera trenerska nabrała rozpędu, mimo że jestem trenerem dość krótko, bo tak naprawdę no niecałe 2 lata mogę powiedzieć, że trenuję ludzi, także okay. I tyle. Super Tomek, dziękujemy bardzo. Oczywiście trzymamy kciuki i też masz nasze wsparcie, jeżeli chodzi o budowanie studia treningu personalnego i całe nasze zaplecze z mentoringu. Także spokojnie, jesteśmy twoim wsparciem. Dziękuję. Julka, jesteś? Tak, jestem. Uj, ale zobacz, jakie tutaj jedno. Ja cały czas czekam, już zatrzymuję samochód. A w blokach wystartowała. Dobrze, to Julka Pecyna. Ja niestety nie pamiętam, w jakiej ty miejscowości masz swoje fantastyczne, najlepsze studio treningowe. Też może powiedz, żebym ja się nie męczył. A więc tak, ja mam studio treningowe o nazwie Centrum Zdrowia Julia Pecyna. Jest to we wsi o nazwie Rucewko. To jest generalnie województwo kujawsko-pomorskie. Wieś sama w sobie ma 200 mieszkańców, więc generalnie jest to mega popłynięty pomysł. Aczkolwiek ten pomysł jest realizowany już z powodzeniem od 4 lat. Ja trenerem jestem w sumie w tym roku, już mi stuknie 7 rok. A od 4 lat mam właśnie swoje studio treningowe i z mojej perspektywy, co się zmieniło po trenerze GSP? No zmieniło się bardzo wiele. Dlaczego? Dlatego, że na sam początek łączyłam pracę trenera z tak naprawdę uczestnictwem w zawodowym sporcie, jakim był dwubój olimpijski. Gdzieś tam oddałam się temu i tak naprawdę trenowanie ludzi to był zwykły dodatek, więc miałam tam kilku klientów na krzyż i tyle. Potem jak się kariera skończyła, chciałam już tak naprawdę rozszerzać gdzieś tam tą pracę, aczkolwiek pomyślałam, kurczę, ja mam studio we wsi, która ma 200 mieszkańców, jak ja mam co zrobić? Ale w sumie zaczęłam, przez przypadek trafiłam na kurs trenera GSP i dzisiaj wiem, że to jest najlepsze, co mogło mi się przydarzyć, bo tak naprawdę moje studio, chyba mogę tak powiedzieć, z ręką na sercu, że po prostu wystrzeliło po tym kursie, bo przede wszystkim Wojtek, Kamil, nadaliście mi bardzo dobrego kierunku.
pokazaliście mi, że myślę w dobry sposób, że przede wszystkim nie boję się próbować z tymi ludźmi działać i to w sumie najbardziej mnie w tym utwierdziło, że chyba robię dobrze. No i co, jeżeli chodzi o bazę klientów, na samym początku tam miałam około 12-20 klientów, po trenerze GSP mam ich już ponad 50, oprócz tego też zaczęłam zatrudniać ludzi, nie jestem już sama, mam pod sobą jedną trenerkę, fizjoterapeutkę, no i teraz od września dochodzi do teamu masażysto-trener, że tak powiem, więc moim zdaniem świetnie, bo kurs sam w sobie, dlaczego mi się spodobał? Przede wszystkim dlatego, że było bardzo dużo praktyki. No bo kurwa, no w tej teorii każdy jest dobry, a w praktyce już no niezbyt. Dlatego no mnie to mega urzekło, że wy po prostu pokazujecie, jak pracować z żywym człowiekiem i mówicie o tym, że każdy jest inny, każdy potrzebuje innego podejścia, bo przecież to jest człowiek. Dlatego to jest moim zdaniem świetne. Poza tym ja za każdym razem, kiedy wracam do was do Gorzowa, wracam do siebie tutaj, do mojej dziury z nową energią, bo naprawdę tej energii mi dajecie bardzo dużo, dlatego ja jestem mega wdzięczna i jeżeli chodzi o kurs trenera GSP, co mogę powiedzieć, no to przede wszystkim strzał w dziesiątkę, bo ja dzięki temu czuję, że mogłam iść dalej, więc jestem wam mega wdzięczna. Kamil, Wojtek, dziękuję wam bardzo serdecznie i będę was reklamować tyle, ile mogę, bo ja naprawdę poczuję, że dzięki temu faktycznie mogę robić jeszcze większe rzeczy, jeszcze bardziej się rozwijać. Coś krótko o moim studio. Ja mam studio 120 metrów, mam to we własnym budynku, no i teraz z początkiem roku podjęłam również decyzję o powiększeniu studia, o dodatkowy gabinet fizjoterapeutyczny, plus szatnie, prysznice, tak żeby to już było od A do Z porządnie, bo na tą chwilę mam salę i małą szatnię, do tego plus toaleta, nic więcej tak naprawdę. Co? Okej, czyli powiedz mi, ja pamiętam ciebie oczywiście z kursu i cały czas, bo spędzamy dużo czasu czy na kampie, czy jak mówisz, na przyjazdach, czy do Gorzowa. Halo, słyszysz mnie? Coś nam zacięło, Julkę? No u nas zasięg dobry. Dobra, to wrócimy do Julki. Jesteś? Tak, jestem cały czas, jestem. Tak, że często się widujemy i często wymieniamy się tutaj doświadczeniami. Oczywiście to z mojej perspektywy wyglądało tak, że po prostu my daliśmy ci chyba bardzo dużo wsparcia, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości i przekonaliśmy cię do tego, że to, co robisz, to słuszna droga. Czy tak było? Jeszcze raz powiedz, bo coś przerwało. Mówię tutaj, że z naszej perspektywy było tak, ja odniosłem takie wrażenie, że daliśmy ci jakby wsparcie w tym, że poczułaś jakby swoją wartość o wiele bardziej i że nie bałaś się robić z klientami to, co do tej pory robiłaś. Czyli powiedzieliśmy ci, że to, co robisz, to jest akurat słuszna rzecz. Tak, tak, no dokładnie tak było, że po prostu znalazłam kogoś, kto w końcu mi powiedział, że no bo ja nieraz jak patrzyłam, jak jeździłam te inne szkolenia, tak patrzyłam na tych ludzi jak na debili i mówię, o czym wy do mnie mówicie? Mówię, pokazujecie mi tabelki, kurwa, pokazujecie mi jakieś w ogóle bez sensu rzeczy, a nie pokazujecie mi, co ja mam robić, nie? I w sumie wy w końcu powiedzieliście, że ja się nigdy nie dowiem, co mam robić, bo ja przecież wiem, co mam robić, tylko wystarczy, że po prostu podejdę do tego jak do człowieka, więc no nadaliście mi mega, mega przede wszystkim też pewności siebie i w końcu przekonałam się, że robiłam raczej dobrze, no i nadal to robię, z tym, że teraz w momencie, w którym dołączyłam do swojej pracy testy FTM, dołączyłam ten ogrom wiedzy, który tak naprawdę dostarczyliście mi, który ja cały czas chcę pogłębiać, bo to jest moim zdaniem, no jest mega, nie? Mega, mega, jeszcze raz mega, bo przede wszystkim ci ludzie,
Ja mam coś, co musicie wiedzieć, to przede wszystkim to, że ja mam mnóstwo ludzi bólowych u siebie. Ja wcześniej nie bałam się z nimi pracować, ale byłam trochę niepewna, a teraz nadal się nie boję z nimi pracować, ale jestem pewna chociaż, że wiem, że jeżeli przychodzi koleś, któremu na Achillesa, na ból Achillesa założyli gips i jeszcze założyli przed kolano, a ja z objawów wiem, że to jest rwa kulszowa, to mówię, kurwa, chyba coś nie gra. Także wiem, jak działać z tymi ludźmi po prostu, nie? Okej. Okay. Czyli zobaczcie tak naprawdę na przykładzie Julki, bo Julka wiele pytań zadawała na szkoleniu. Mówiła, ale ja to wiem, przecież ja już to znam, ja to wiem. To czemu wy mi to mówicie? No mówimy właśnie po to, żeby zaczęła z tego korzystać, czyli z tych narzędzi, które miałaś wcześniej. To, co mówiłem o tej szafie, że wyrzuciliśmy jej narzędzia, które były nieprzydatne, a po prostu pokazaliśmy, do czego służy ten klucz francuski. Nie do bicia się w głowę, tylko do dokręcania tych śrub. Więc content na szkoleniu u trenera GSP często nie będzie odkrywczy, ale będzie właśnie tą podstawową wiedzą, którą możecie wdrożyć od razu i która się przekłada na efekty pracy. Dziękujemy, Julka, bardzo. Chcesz jeszcze coś dodać? Coś jeszcze, co chciałabym dopowiedzieć. Tak, bym chciała coś dodać. To przede wszystkim dla wszystkich trenerów, którzy boją się zrobić krok, żeby otworzyć jakieś studio, swoje miejsce, czy zacząć w końcu pracować na siebie, a nie na kogoś. To słuchajcie, ja wam powiem z mojej perspektywy, jest to bardzo twardy orzech do zgryzienia, ale warto. Warto. Zobaczcie, ja otworzyłam studio w wiosce, która ma 200 mieszkańców, powtarzam, nie w żadnym centrum miasta. Ja mam najbliższe miasta od siebie 30 km, jest to Bydgoszcz bądź Inowrocław. Toruń mam od siebie 50 km, więc tak naprawdę no, jestem na zadupiu. Ale ludzie i tak do mnie trafiają, dlatego nie bójcie się tego, bądźcie pewni tego, co robicie i po prostu to róbcie. Także tyle ode mnie. I też jest chyba tak, Julka, z tego co rozmawialiśmy, że ludzie z tych miast też do ciebie przyjeżdżają. Czyli zaraz zanim odpowiesz, do nas też ludzie przyjeżdżają, bo mamy te konsultacje pro, które są droższe oczywiście, które trwają dłużej z reguły, przyjeżdżają kilkaset nawet kilometrów, więc to nie jest problem, że konsultacja pro nie będzie miała wzięcia, tylko po prostu musicie ją targetować do odpowiednich osób. Dokładnie tak. Okej. Dobra, dziękujemy ci bardzo, Julka, za tą ekspresywną wypowiedź. Super. I kibicujemy. I oczywiście też jesteśmy wsparciem dla ciebie, jeśli chodzi o dalsze planowanie studia treningu personalnego. Jak masz jakieś pytania, oczywiście je zadajesz, ja się na nie odpowiadam i bardzo się cieszę z tego powodu, że możemy pomóc nawet w tym kierunku. Dzięki, że jesteś. Dziękuję. Julka, top. No ale tutaj tak mi się podoba ten komentarz Przemka, że muszę go przeczytać. Julka taki content daje, że aż jej połączenie próbują odciąć hejterzy. Także wszystko tu się zgadza. I tak, Waldek jesteś? Jesteś. Dobra, dawaj Waldek. Jak jesteś online dostępny, to wychodź z tego, z kapelusza. No chyba, że cię nie ma, no to wtedy lipa. A Dawid? Dawid, jeden Dawid K albo Dawid. Waldemar, ja? Tak, Waldemar ty. Waldemar ty, no jest tylko jeden, więc jakby. A dobra, to sekunda. Sekunda, dobra. Musi się udać. Na pandacie, chyba. Zapomniał. Oddelegowuję podopiecznego. No to jest pracowity człowiek. Tak, oczywiście nasi trenerzy mają tyle teraz pracy, że kilku nie mogą dotrzeć, bo do 21 prowadzą treningi. Także no, tego też jest bardzo dużo. Dawid Rejska. Ale ktoś dodaje, czekaj, bo to może być Dawid Kędziora, tak, matko Księdza. Ale tak. A Dawid to ty Kędziora? A Dawid jaki? To jest Dawid. Przemów, powiedz coś. Dobra, jestem. Czekaj, Waldek. Gdzie Kędziora, psychika Lambo w credo. Dobra, Waldek jest. Klimek został jeszcze. Dobra, o. To Dawid Klimek jesteś następny. Dobra. Może się uda jeszcze Dawida Kędziora tutaj, bo też miał treningi. Może wpadnie na chwilę, to skończymy rano. No nie, jak Kędziora będzie, to zobaczycie na własne oczy. Hashtag psychika. Dobra, Waldek. Studio Tarnów. I koncepcja GSP, ale to czekaj, tam nie słychać ciebie, weź tam coś naklikaj, żeby mikrofon? Ciebie było słychać. Dalej. Coś tu.
problemy. Chyba nie było mnie słychać, jak to mówi klasyk. Kurczę, no Zbysiu ci chyba ten, te połączenie z kabel. No. Tak może być. No nie, nie słychać ciebie, Waldek. Dobra, Waldek, może jeżeli to są... coś ciebie się zmienia? Jep, jep. Bardzo mi zależy na twoim kontencie, więc podłącz ten mikrofon. To może wyłącz tak... i włącz. Wyłącz i włącz. Dobra, no. Posłuchamy Dawida Klimka. Dawid, jak jesteś z nami, to ładuj się. A mamy przerwę techniczną dla Waldka. Jestem, słuchaj, nie? Jest to szczur. Widzimy, to zawsze działa wszystko. Tak, no. Kilka słów. Ogolony, piękny, no. O Dawidzie. Dawid trafił do nas na trenera GSP. Osoba bardzo wartościowa. Polecam oczywiście śledzić profil Dawida. Uhonorowaliśmy go master trenerem, czyli takim wyróżnieniem, które dajemy osobom, które naprawdę już w koncepcji GSP poruszają się płynnie. I Dawid, opowiedz, jak do nas trafiłeś, co się zmieniło po trenerze GSP, czy coś się wydarzyło, może nic się nie wydarzyło. Dobra, ja trafiłem po przyjacielsku tak naprawdę, bo trafiłem z jednym trenerem do was. Jakby gdzieś w internecie mi się zawsze nie pojawialiście, tak coś migaliście czasami, ale nie obserwowałem tego bacznie. Wiedziałem, że jesteście tymi od stóp, zawsze myślałem, że jesteście tymi od stóp, nie? Zawsze mi się z tymi stopami coś mieszało. Ja mówię, dobra, ale w końcu jakoś mi wpadła ta reklama waszego kursu i najpierw chyba skontaktowałem się mailowo z wami, a później z Marcinem Malesą, żeby się dopytać, nie, jak on tam się zaopatruje, bo wiem, że on u was już na kursach był, z tego co pamiętam, nawet tak, chyba na testach FTM, nie? Na konsultacji. No. Na konsultacji, na testach i na tej stopie. No. No, i na tej stopie. I dlatego Marcin no, mówi, jak najbardziej rób to, bierz to i nie będziesz żałował. Ja mówię, no to robię, to biorę, to nie będę żałował, zobaczymy, nie? No, wiecie, do was szybki kontakt, tak naprawdę udało się szybko gdzieś tam zorganizować ten przyjazd. Skąd ja pochodzę? Ja pochodzę z miasteczka małego, bo to jest tam powiedzmy 15, znaczy małego, no 15 tysięcy ludzi około, nie? Mamy tutaj takie 3-4 siłownie miejskie, większe, mniejsze i ja też na tej siłowni pracowałem przez 7 lat chyba, czy 8 lat, nie? Tak od samego początku kariery tak naprawdę tam pracowałem. No jak do was trafiłem, wiadomo, to co wiele osób u was powiedziało, my trafiamy po różnych szkoleniach, przerobiliśmy tych szkoleń całą masę, bo jak ja te certyfikaty liczę, tam było ze 40 szkoleń chyba przerobionych w ostatnie 2 lata, nie, no 2-3 lata. Dużo, niedużo, zależy jak na to patrzeć, wiadomo. Ale to, co my często mówiliśmy, no nam to się w ogóle nie do końca zawsze sklejało do kupy, nie, że zawsze gdzieś brakowało jakoś takiego potwierdzenia tego, kurczę, no w sumie co z tym człowiekiem robić na końcu, nie, że dobra, tu coś boli, to zrobię ćwiczenie takie srakę owakę wzmocniony mięsień, ale kurwa, dlaczego go to boli? Bo jest mięsień słaby, czy bo jakiś inny mięsień może, nie wiem, wiecie, przejmuje jego rolę, czy ten mięsień może przejmuje rolę innych mięśni, tak? Dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego cały układ nam się, za przeproszeniem, no chrzani, tak? Chrzani z jakiegoś tam powodu. I dlatego u was na tym szkoleniu, ja tak naprawdę się tego dowiedziałem, po waszym szkoleniu, po koncepcji, w której przebyliśmy, wiadomo, chód, ustawienie osoby do osi, ale też zajerałem się bazą, budowaniem całej wydolności ze sportowcami i też jakby spojrzeniem na to, na tych ludzi, a zwłaszcza na sportowców przez pryzmat po prostu zwykłych ludzi. Jak wiele u nich jest jeszcze braków, deficytów, to mnie strasznie zajerało, bo ja jakby w tą stronę przygotowania motorycznego zacząłem się gdzieś tam stopniowo kierować z treningu typowo sylwetkowego i później jak teraz do mnie, teraz później, czy po tym szkoleniu zaczęli trafiać jeszcze do mnie jacy sportowcy i wcześniej ich miałem, to dopiero zauważyłem, kurwa, wiecie, jacy to są nadal zwykli ludzie. To nie są jacyś nadhimeni, supermeni, nie? Oni nadal mają ogromne braki. I dopiero właśnie gdzieś tutaj, przebijając wasze szkolenie, jak nam to pokazaliście, można powiedzieć, udowodniliście na też swoich sportowców, których prowadzicie, tak? Czy na tych matach, no nieważne, tych deficytów całą masę nam pokazaliście, także nasze deficyty nam pokazaliście, no to to jest zło. Teraz będzie siedzieć. Dobra, tak. I dopiero wiecie, to mi się zaczęło wszystko ładnie sklejać, czy to wiadomo, czy to z Grażynką trenuję, czy to tam ze sportowcem, no już nieważne, bo ten przedział klientów na razie jest, bardzo, bardzo u mnie spory i ja po tych, po chyba minęło 3-4 miesiące od waszego ostatniego modułu, który przebraliśmy, no gdzieś tam w końcu postanowiłem otworzyć własne studio treningowe, no bo już się troszeczkę tam dusiliśmy z tym, tak jakby ja pracowałem u takiego znajomego i tam się trochę dusiliśmy ze sobą, nie? Małą salkę miałem tak dalej, ci ludzie też tak się na to patrzyli, mówię, dobra, no w końcu trzeba coś zrobić, iść na swoje.
i jakby no włożyłem trochę kasy, że jakby nie umiejąc nikogo, ja żadnej dotacji nie dostałem na to, po prostu wszedłem w to z biegu, z marszu, wydałem tam, nie pamiętam, około 100 tysięcy wydałem, plus miałem trochę swojego sprzętu, więc to nie jest może jakoś tam mega dużo na początek, ale na 100 metrów kwadratowych takiej swojej salki wystarczyło. A jeszcze co było zabawne, pamiętam, że co moduł u was, co przyjeżdżaliśmy tak co 2-3 tygodnie średnio, nie? Czasami co miesiąc, już nie pamiętam dokładnie, ja musiałem zwiększać ceny treningów po 100 zł co miesiąc, co zjazd, nie? Co zjazd, kurwa, zwiększałem ceny treningu, bo wy mi mówiliście, Dawid, ty masz tak za mało, zwiększ, ci ludzie i tak będą przychodzić. I ja za każdym razem, bo już coraz mniej czasu pośmiałem dla siebie tak naprawdę, już chciałem się sobą trochę też zająć przy okazji. Ja mówię, dobra, jak zwiększę te ceny, to będę miał mniej ludzi, ale w sumie co nowo zarobki zawsze będę miał podobne, nie? No bo jednak o tym webinar powiedzmy jest w dużej mierze. I co zwiększałem ceny, to no ludzie dalej się pchali i dalej się nowi pchali i dalej się pchali. Ja już mówię, no kurwa, nie mogę, nie? I w końcu te studio otworzyłem, wiecie, to wszystko piękne, człowiek to lubi, to jest fajna sprawa, że się ludzie pchają drzwiami i oknami. I też te osoby, z którymi pracowałem, bo też musiałem zwiększyć ceny oczywiście wraz z zwiększeniem swojej świadomości treningowej, bo naprawdę ten boost, który dostałem po waszym szkoleniu, to jest, no dla mnie jest przepaść. Ja wiem też człowiekiem, jak się tym człowiekiem zająć od A do Z, można powiedzieć, wiadomo, że nie wszystko jest na 100%, bo jeszcze czasami te nowe rzeczy wychodzą, które na mentoringu przerabiamy, na mentoringach, czy na jakichś tam innych rzeczach. Ale ten boost jest taki, że naprawdę jestem w stanie się zająć osobą wydolnościowo, jeżeli ma jakieś problemy tam, powiedzmy, może nie kardiologiczne, bo nie jest, absolutnie nie o to mi chodzi, ale jeżeli widzę, że ta serce ciężko pracuje, więc na treningu mi to nie, ta osoba mi nie oddaje, że regeneracja jest na jakimś marnym poziomie, ja już wiem, jakie mogę testy przeprowadzić, jak mogę to sprawdzić, żeby faktycznie ten trening, który my też przeprowadzamy, był skuteczny, efektywny, żeby ta osoba była zadowolona z treningu, ale też można powiedzieć zadowolona z życia na co dzień. Teraz jest tak, że wiecie, jak ludzie do mnie przychodzą, dostają dodatkowe zalecenia. To nie jest tak jak kiedyś, że no może zrób to, może zrób tamto dodatkowo, może coś ci pomoże, może nie. Teraz są jakieś dodatkowe zalecenia, których ja jestem pewien i które widzimy, że dają tym osobom efekty pod względem wydolności, ale też regeneracji, samopoczucia i tak dalej, nie? No i najlepsze jest to, że tak jak już te studio otworzyłem, jeżeli jeszcze mogę pociągnąć ten temat, no otworzyłem te studio, no to te ceny wystrzeliły w cholerę. Ja tam podniosłem te ceny dla nowych klientów chyba o 30-40%. Bo tak jak miałem, pamiętam tam na koniec te ceny, no powiedzmy tam chyba za 10 treningów, ja miałem chyba po 100 dosłownie. Tak teraz u mnie za trening tam wychodzi koło 180 zł indywidualnie, nie? Koło 180, to jest, przypominam, miasteczko tam 15 tysięcy osób, nie? To jest tak koło 180 zł. No i mam oczywiście takie grupowe treningi po 4-5 osób, gdzie tam każda osoba ileś tam płaci, łącznie tam, powiedzmy, ja na tym zarabiam ze 300 zł, 400 zł za godzinę, więc to już jest stawka dla mnie no bardzo przyjemna. I ja, kurczę, z tą pociechą, wiecie, te ceny zwiększam, mówię, kurwa, nikt nie przyjdzie za te ceny. Taki za przeproszeniem chuj. Ludzie dalej przychodzą, nie? Czy indywidualnie? Indywidualnie najbardziej mnie to zdziwiło, bo ja zawsze myślałem o takie podejście i wy mnie tego troszkę oduczyliście na szczęście, że ludzie mówią, nie, kto będzie tyle płacić za indywidualne treningi? No bo to jednak powiedzmy 180 zł za godzinę, to się wydaje już bardzo dużo dla mnie, nie? Ale ja no, nadal mam ten wysyp, nadal nie mam czasu dla siebie. Bardzo się cieszę, nadal nie mam czasu dla siebie, ale dodatkowo także teraz spróbuję swojego jakby drugiego trenera, nie? Przygotowuję sobie, którego wyślę na pewno na wasze szkolenie, bo po prostu są osoby, które czekają na swoją kolej do mnie na treningi, tak? Więc jakby ten boom na mieście jest duży, widzą ci ludzie, że efekty są większe, są bardziej zadowoleni, są skłonni po prostu więcej płacić za to, co ja robię obecnie, nie? Także trochę rozwinąłem, nie mam jakieś pytania czy coś, to... No opowiedziałeś tam całą historię, tak jak Karol Z, zresztą o tym rozmawiamy też często, bo ostatnio na kampie też w stałym dużo rozmawialiśmy właśnie o tym, że tak jak powiedziałeś, chciałeś mieć więcej czasu dla siebie, a wyszło jak zwykle i znowu 11 godzin jesteś na sali treningowej. Nie? I też tutaj oczywiście rozmawiamy, jak można byłoby to zmienić. Na mentoringu oczywiście te rzeczy też poruszamy, jak ja do tego doszedłem, bo ja na ten moment też miałem taki czas, że prowadziłem bardzo dużo treningów i powiedziałem sobie, ja nie chcę tego robić, bo nie na tym polega biznes. Ja bardziej wchodzę w biznes. Więc teraz w ogóle nie prowadzę treningów personalnych praktycznie, tylko zajmuję się konsultacjami i prowadzeniem ludzi z Kamilem na dłuższą metę. Ale oczywiście to jest jakiś biznes plan, który sobie ułożyłem, w tym bardzo mi pomaga Kamil i razem z Kamilem to tworzymy razem od początku do końca, plus bardziej chcemy przekazywać wiedzę, jeżeli chodzi o szkolenia na naszym doświadczeniu. Ale to, co jest też zmorą właśnie trenerów personalnych, że oni nie mają czasu w końcu dla siebie, bo pracują 10-11 godzin czasami, mieć takich ludzi, którzy 7 dni w tygodniu, bo super pieniądze, fajnie jest zarobić 20 tysięcy w miesiącu na czysto, zwłaszcza w branży fitness, gdzie nie ma podatków niczego, bo to szara strefa, gorsza niż w budowance. Więc tutaj jest jakby świetne pole manewru, żeby dużo zarobić, ale później zrezygnować, na przykład 3 dni sobie odjąć z pracy i zrezygnować z 5 tysięcy albo z 3 tysięcy, to już nie jest tak łatwo. I co dalej zrobić?
Tutaj oczywiście też służymy pomocą. Oczywiście, Dawid, jeżeli byś miał ochotę jakieś pomysły, to to, co się sprawdziło u nas na mentoringu, oczywiście podpowiadamy. Dzięki, Dawid. No kurczę, świetna historia. Zresztą rozmawialiśmy o tym dużo. Na kampie rozmawialiśmy, nie? To wszystko, co mi też gdzieś tam wyjaśniłeś, podpowiedziałeś, to też mi się bardzo podoba, ale to jest długa dla mnie perspektywa, bo ja dopiero ze swoim studiem ruszyłem, ale gdzieś już ten zarodek gdzieś tam w tej głowie powstał, że no ja mówię, to jest piękny, fajny zawód, to się kocha, ale na dłuższą metę nawet wszystko, co się lubi, jeżeli jest w nadmiarze, no to potrafi się nam troszkę przejeść, nie? Ja mam ten moment, że jest troszeczkę takiego, no trochę tego bólu, że fajnie, ja to wiem coraz więcej, kurczę, tym ludziom faktycznie pomagam już tak, no jestem w stanie pomóc, nie? Przychodzi to z bólem, powiedzmy to 90% jesteśmy w stanie to naprawić osób, ale to jest już troszkę nadmiar, nie? Dlatego ja też gdzieś to, co mi podpowiedziałeś ty chociażby na kempie, też będę chciał w tą stronę iść, ale to jest, mówię, powoli tą drogę sobie wytyczę, wypiszę, ale to na pewno, jeżeli to, co tak to się nazywa ten webinar, nie? Jeżeli chcesz zwiększyć zarobki, to spokojnie najpierw zacznijcie, przyszli trenerzy od szkolenia w GSP, bo ja sam może nie wierzyłem, rok temu, jakby ktoś powiedział, no około rok temu zaczęliśmy chyba szkolenie, nie? Bo to było jakoś w październiku, ktoś by mi powiedział, że tyle za treningi kasował, to bym powiedział, no taki, wiesz, nie? Tutaj się i ten, a teraz nie chwaląc się, bo to nie chodzi, żeby ich chwalić, po prostu stwierdzamy fakty, moje cennik jest dosłownie na internecie dostępny, każdy może sprawdzić i naprawdę grafik mam wypełniony i jeszcze dodatkowo trenera sobie drugiego otworzę, żeby odciążył mnie od pracy, ale też przyjął ludzi, którzy czekają dalej na swoją kolej, prawda? Oczywiście jeszcze warto dodać, że Dawid jest też wykładowcą w innej szkole, to jest GSA, tak? Tak, GSA. Nie? Mateusz Stachowski, nie kojarzysz ogólny to. Tak jest, także fajne jest też to, że i my, i Dawid nie ma problemu jakby w konkurencyjnej firmie się szkolić, bo nie o to chodzi, bo też z tego co wiem, przekazujesz naszą wiedzę na swoich szkoleniach i jakby ona się spotyka też z fajnym odzewem, tak? Dokładnie, no tam też chyba nie dwie osoby czy trzy osoby już, no ktoś trafi na pewno, nie są szkolenia, ale na pewno to robi wrażenie i myślę, że te osoby, na pewno wiele osób się zaczyna tym interesować bardziej, nie? Od strony waszego właśnie gdzieś tam podejścia, myślę na 100%. Także dziękujemy Ci bardzo za promowanie całej koncepcji GSP i że bierzesz w niej czynny udział. Oczywiście cały czas Ci kibicujemy i no, jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście na mentoringu wal śmiało. Po mentoringu zresztą dzwoń, wszyscy do mnie dzwonią i tak. Jako jedyni ci, co powiedzą, że jak coś trzeba, to pomożemy, a zazwyczaj to się kończyło tak z tymi wykładowcami, że jak coś trzeba, to zadzwoń, no tam już cichy ten, nie? U was jak faktycznie wiem, że jak zadzwonię, to nie korzystam może z tego za często, ale częściej piszę wiadomości, ja raczej częściej wiadomości wysyłam, to wiem, że zawsze jest podpowiedź i pomoc, nie? Tutaj to jest ten... No to ja pamiętam też właśnie jedna taka sytuacja, bo jak pisałem w trakcie kursu, wysłałeś mi głosówkę, coś tam, ja mówię, kurczę, ja nie lubię tych głosówek ani pisać, bo jestem stary człowiek, więc wolę dzwonić. I dzwoniliśmy się chwilę i mówię, ty, dzięki, faktycznie, ty do mnie oddzwoniłeś, ty byłeś w szoku, mówię, to nie jest normalne. No dla mnie... Wiesz, jak jesteś na szkoleniu i jesteś objęty opieką. Dla mnie to są normalne zachowania i to jest coś, co w GSP ogólnie w klinice staram się tutaj wdrażać. Ta opieka od początku do końca, czy to wykładowców, czy to naszych kursantów, czy ogólnie wszystkich. Tak, staramy się być z kamieniem jak najbardziej dostępni. Oczywiście w ramach czasu pracy też, nie? Bo to jakby dzwonił od 23, to na cześć. W innej sprawie. Dobra, Dawid, bardzo Ci dziękujemy za te świetne informacje. Dziękuję. Zapraszamy na łącze Wartka, który chyba dostroił mikrofon już. Dzięki, Dawid. Najlepszego. Chyba mnie słychać i chyba mnie widać. No, widać słychać. No. No i pięknie. Jest, no. Udało się jednak. Młody człowiek poradził sobie. Jest. Mogę zaczynać? Tak, możesz zaczynać od początku, do tego myślę od konsultacji, które z Tobą przeprowadzaliśmy na początku, to już było dosyć dawno. Jak w Twojej głowie urodził się w ogóle pomysł na to, żeby zostać trenerem? W ogóle co wcześniej robiłeś, gdzie byłeś i jaka była Twoja zajawka? No to początek historii jest tak naprawdę taki, że no pracowałem na Islandii, jeszcze tak naprawdę przed Islandią, coś tam próbowałem dorabiać sobie jako trener. Wiedza była dostępna no tak naprawdę z internetu, jakieś tam drobne kursy sobie robiłem, tylko to nie było nigdy takie, nie było takich informacji bezpośrednich podanych na, znaczy nigdy nie ma podanych na tacy, trzeba sobie wyciągać pewne wnioski z każdego szkolenia, natomiast nigdy nie było to takie pokazane, że jedno łączy się z drugim, tylko jak się dzieje tak, no to można zrobić tak, tak albo tak, ale nie wiadomo czy to pomoże. No to wiadomo, COVID się zaczął, ja poleciałem na Islandię i tak naprawdę będąc na Islandii zobaczyłem, że chłopaki zrobili Global System Patterns,
Dlatego się mocno tym zainteresowałem, bo wiedziałem, że Wojtek dużo już zaczął tam pokazywać w internecie takich na początku takich kontrowersyjnych treści, tak naprawdę jeszcze jak tam było, wiadomo, tam Barbel Brothers. No a jak już pojawiło Global System Patterns, to już wiedziałem, że jak tylko będą wakacje, to ja wracam z Islandii i idę do nich na tą diagnostykę, konsultacje, zwał jak zwał, bo wiedziałem, że oni mi pomogą z moimi problemami i deficytami, które wiedziałem, że mam, ale nie wiedziałem, jak je załatwić, pomimo że mnóstwo wiedzy w internecie przeanalizowałem, nadal nie wiedziałem, jak sobie pomóc. No i faktycznie podczas tej współpracy z nimi zauważyłem, że w końcu trafiłem na ludzi, którzy są w stanie mi pomóc, którzy wiedzą, jak mi pomóc i od których będę mógł się nauczyć bardzo wiele. No i tak naprawdę w trakcie tej współpracy, znaczy oczywiście, jak człowiek jest mądry, inteligentny, to będzie przetwarzał te informacje, dlaczego mam tak robić, a nie, że mam po prostu to zrobić i tyle, bo tak powiedział Kamil czy Wojtek, ale też przetwarzać tę wiedzę, analizować. No i faktycznie jak pojawił się ten pomysł na kurs trenera GSP, no to ja oczywiście nie dałem rady na ten pierwszy zjazd, bo to było tak, kolidowało trochę z moją pracą na Islandii. Natomiast teraz w lutym, marcu byłem na tym czwartym kursie, przepraszam. No i faktycznie udało się, to było dla mnie tak naprawdę połączenie kropek, które były, tak sobie z Kamilem rozmawiałem, że ja mam po tej naszej współpracy, która w sumie nadal poniekąd tam trwa, tylko ja troszkę mam mniej czasu teraz ze względu na to studio, które otworzyłem. Miałem mnóstwo porozrzucanych kropek w trakcie tej współpracy i chciałem sobie to jakoś połączyć, no i tak jak Kamil powiedział, połączę sobie to na kursie GSP i faktycznie tak też było. Dodatkowo też mentoringi dla wszystkich trenerów są dostępne, na których też mnóstwo wiedzy wyciągamy i naprawdę bardzo polecam każdemu trenerowi, który będzie po tym kursie zakupić sobie taki mentoring. To nie jest reklama, to jest oczywiście polecajka z mojej strony, bo tych chłopaków zawsze się bardzo dobrze słucha, zawsze mądre rzeczy mówią i zawsze pomogą faktycznie, tak jak Wojtek mówi, że są dostępni, nie kłamie, zawsze są dostępni, jak coś potrzebujecie, oni są pomocni, nie oszukują. No i co, jeżeli chodzi o sam kurs trenera GSP, co ja mogę powiedzieć? Jest tam mnóstwo informacji, nie będę oszukiwał, że to trzeba sobie analizować i trzeba próbować przede wszystkim na ludziach. Jeżeli ktoś tego nie będzie próbował na ludziach i uzyska tylko taką suchą wiedzę i jakieś tam, wiadomo, praktykę mamy, bo też jest dużo praktyki, próbujemy sobie, oglądamy, testujemy, sprawdzamy, co, dlaczego się dzieje. Natomiast jeżeli ktoś tego nie będzie praktykował, usłyszy tylko wiedzę, zobaczy na oczy i tyle, no to niekoniecznie będzie zadowolony, dlatego tak jak Kamil z Wojtkiem mówią, praktyka, praktyka, jeszcze jest praktyka. Ja jak otworzyłem sobie swoje studio w Tarnowie, to tak naprawdę mam możliwość przerabiać teraz ten ogrom wiedzy, jaki sobie nabyłem, w praktykę. Czyli faktycznie teraz miałem diagnostyk ruchowych mnóstwo u moich nowych klientów, mnóstwo doświadczenia nabrałem tak naprawdę takiej wiedzy, jak ludzkie ciało się rusza i dzięki tym połączonym kropkom mogłem to wykorzystać w mojej pracy i faktycznie pomóc ludziom. Moje studio nazywa się Powerhouse, twoje studio treningu. Byku, tu jest. Byku, o, proszę bardzo, wszystko jest. Pa, tu jest wszystko. Powerhouse.com/15. Dokładnie. No jest to studio 80 metrów kwadratowych, ale tak naprawdę w zupełności mi wystarczy, żeby sobie pracować z klientem jeden na jeden. Mam jeszcze w planach zatrudnić tu jeszcze jednego trenera, który oczywiście będę chciał, żeby pracował w koncepcji GSP, którego również będę chciał wysłać na kurs trenera GSP. Na początku ja mu tam podrzucę parę jakichś takich tipów, żebym mógł się uczyć tak naprawdę tej koncepcji, a docelowo będę chciał faktycznie go wysłać na kurs do chłopaków do Gorzowa. Tam już sobie uzupełni tą wiedzę i oczywiście ja go dalej będę tutaj wspierał. No na razie mam ten biznes swój, nikogo tu nie zatrudniam, ale w przyszłości faktycznie planuję, żeby siebie odciążyć, więc póki co pracuję dużo, bo zależy mi na tym, żeby wyrobić sobie jakąś markę, no bo otworzenie studia to też nie jest tak, że otworzę studio, hej, wszyscy się zlecą, bo otwieram studio, tak naprawdę na to sobie trzeba zasłużyć i trzeba pokazać ludziom, dlaczego mają przyjść do tego studia i dlaczego mają przyjść do mnie. No i oczywiście, jeżeli człowiek chce i postara się, to faktycznie pokaże człowiekowi, że chce o niego zadbać, dzięki kursowi trenera GSP i współpracy z chłopakom. No i też oczywiście wiadomo, tam nie wszystko z kursu, wiadomo, człowiek się musi uczyć, bo to nie jest tak, że wszystko z kursu dostaniecie, ale naprawdę tam jest mnóstwo informacji.
no dużo się człowiek musi uczyć i faktycznie wtedy wie, jak człowiekowi pomóc, bo jeżeli ktoś przychodzi do was z problemem, to pierwsze, przelecicie sobie całą diagnostykę, o jakiej mowa jest na kursie, plus testy FTM, plus chód, bieg, naprawdę, co tylko sobie nie zamarzycie, robicie z tym człowiekiem, wyciągacie informacje, których jest mnóstwo w trakcie ruchu i na tej podstawie budujecie sobie tak naprawdę plan działania, co po kolei robicie z tym człowiekiem i tak jak Kamil mówi, czy Wojtek, że plan działania można nawet na najbliższe 2 lata sobie ustalić z tym człowiekiem i to nie jest beka, naprawdę jesteście w stanie ustalić sobie plan działania na najbliższe 2 lata z człowiekiem i wy wiecie, co po kolei macie z nim robić. Jeżeli jest problem z wydolnością, no to budujemy na razie wydolność, jakąś bazę tlenową, cokolwiek. Zalecenia dajecie temu człowiekowi, żeby też budował sobie tą bazę tlenową. Jeżeli jest w stanie, to oczywiście w chodzie też się dostawić do osi. Naprawdę macie przemnóstwo tam informacji, no czego dusza nie zabraknie, robicie z tym człowiekiem i wy wiecie przede wszystkim, co macie robić, a nie, że mobilizujemy, nie wiem, staw skokowy czy biodro, bo tam nie ma zakresu. No ale wy tak naprawdę dowiecie się z kursu, dlaczego nie ma tego zakresu i jak temu zaradzić. Czyli tak naprawdę poradzicie sobie z źródłem problemu, a nie będziecie tylko skutki tego problemu jakoś tam w jakiś sposób zaleczać. Co wiadomo, że działa to różnie, nie? Dobra, to, że kurs GSP jest fajny, to wiemy wszyscy, ale powiedz mi teraz, czy, bo dużo też rozmawialiśmy, dużo też informacji pozyskałeś z grup mentoringowych, które mamy na temat na przykład otwarcia studia. Powiedz mi, czy to był dobry krok, czy my też pomogliśmy trochę ci w tym, żeby te studia otworzyć, czy to po prostu z bomby walnąłeś, bo się uda? To dobre jest, Wojtek, pytanie. Mi ten pomysł tak naprawdę, ja już kiedyś, tam pytanie jest, ile kosztuje, 150 zł za miesiąc. Za miesiąc 150 zł, 2 spotkania. Nie musi być stronem GSP, to już jest taka zmiana. O, już jest taka zmiana, o. Dobra, mi ten pomysł zrodził się tak naprawdę jeszcze na Islandii, ale ja miałem mnóstwo wątpliwości co do tego, czy faktycznie otwierać to studio, bo nie wiedziałem, czy ja sobie z tymi ludźmi poradzę, bo ogólnie chciałem uciec od treningu na siłowni, ja bardzo nie lubię trenować z ludźmi na siłowni, bo ludzie się tego krępują. Ja nie mogę się tak naprawdę wyprodukować na tym treningu, bo sam jestem troszkę taką osobą introwertyczną i wolę sobie pracować jeden na jeden, jeden na 2 osoby, coś takiego jest mi przyjemniej. Więc miałem taki pomysł, ale miałem mnóstwo wątpliwości, czy to w ogóle wypali, czy ja sobie z tym poradzę i wtedy przychodzą chłopacy na biało oczywiście i mi mnóstwo informacji, tak, dokładnie. I bardzo mnie w tym wspierali, ja z Wojtkiem też dużo rozmawiałem, bo miałem mnóstwo wątpliwości co do tego, czy ja sobie poradzę, ale on mi starał, troszkę mnie tak ściągał, podciągał mnie do góry, że poradzę sobie, że mi się tego nie bał, że to tylko tak naprawdę w mojej głowie jest, że mam mnóstwo wiedzy z tego zakresu, tylko muszę to wykorzystać. No i tak też się stało, że faktycznie no, sam to wszystko zrobiłem tutaj, zarobiłem na to, no i teraz realizuję tak naprawdę swoje marzenie, które no zrodziło się kiedyś tam, wiadomo. No i co, no jestem z tego zadowolony. Nie było łatwo, bo nie było, było mnóstwo wątpliwości, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie ma wątpliwości, to tak naprawdę nie ma o co walczyć. A jeżeli są wątpliwości, to macie takie wyzwanie, któremu musicie podołać, albo temu podołacie i zwyciężycie i macie fajne miejsce zarobku, miejsce pracy, albo się poddacie, pójdziecie się zalać ryja i też może być, nie? Także no, oni mi mnóstwo pomogli tutaj, jeżeli chodzi o takie wsparcie mentalne i w ogóle obie opcje spoko. Tak, więc mocno mnie wspierali, to na mentoringu też opowiadają tam, jak prowadzić swoje studio, jak właśnie zoptymalizować już nie tylko trening, ale też ogólnie biznes, żeby nie musieć harować 12 godzin dziennie, żeby zarobić, ale można pracować parę godzin dziennie i też dobrze zarobić, a resztę na przykład robią za was ludzie, albo no po prostu zarabiacie tyle, że nie musicie tyle pracować i możecie pozwolić sobie na jakieś przyjemności, na czas z rodziną, ze znajomymi. Super, świetnie, bo jesteś teraz kolejną osobą, która otworzyła studio i do którego otwarcie się przyczyniliśmy tutaj. Fajnie nam to słyszeć, że jakby rady, które dajemy na trenerze, bo rady na trenerze nie są też stricte tylko i wyłącznie co do treningu, bo oczywiście też rozmów jest bardzo dużo w czasie przerwy albo przed szkoleniem. Jak ktoś przychodzi wcześniej, ty zawsze przychodziłeś wcześniej, godziłeś ostatni, dużo rozmawialiśmy. I jeszcze później zawsze był trening. Tak, jeszcze robiłeś trening u mnie na siłowni.
Więc jakby my staramy się dzielić naszą wiedzą z naszego doświadczenia, z tego, co do tej pory zbudowaliśmy, czyli w którym miejscu jesteśmy, do tej pory dostaniecie całą aktualną wiedzę. Jeżeli za rok przesuniemy się do przodu, to od tego jest właśnie mentoring, to od tego są kolejne szkolenia doszkalające dla trenerów lub dla ogółu, po to, żeby się spotkać, jeszcze raz wymienić informacjami, a tak naprawdę najważniejszy dla nas jest camp, czyli ten obóz, w którym możemy przepracować sobie tą wiedzę na 100% w świetnych warunkach i też tam dzielić się cały czas wiedzą. Także Waldek, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Cieszymy się bardzo, że idzie Ci tak dobrze. Oczywiście to jest początek, start i chociaż w tak krótkim czasie jak Ty, no mało kto jest w stanie się chyba pochwalić, jaką drogę przeszedł, czyli od trenera personalnego do swojego studia i do tego, że za chwilę zaczniesz zatrudniać osoby na siłowni, to jest naprawdę mega wyczyn i uwierz mi, że tak jak ja nigdy siebie nie doceniałem, że stworzyłem klinikę i tak dalej, zawsze myślałem, że wszyscy tak robią, no ale Kamil powiedział, nie, wszyscy tak nie robią, po prostu zrobiłeś dobrą robotę, nie? Ale to oni tak nie robią? No nie, oni tylko o tym gadają. Ja tak samo myślę, to inni tak nie robią, ale czasem się zastanawiam, ile ja tutaj zrobiłem, ja tego nie doceniam, że to zrobiłem. Niektórzy mi nawet tak rozmawiają ze mną, stary, ty studio w ogóle tamto wszystko zrobiłeś, kupiłeś, w ogóle nie masz kredytu, nie masz nic, nie doceniasz tego? Ja tak, no czasem nie doceniam, nawet się nie zastanawiam, co ja zrobiłem. W takim rauszu jestem, że nawet się nie zastanawiam, tylko idź i robisz. Dlatego warto czasami się zatrzymać, obejrzeć się przez ramię i zobaczyć, co powstało, nie? Bo to jest naprawdę bardzo długa droga w bardzo krótkim czasie, którą przeszedłeś. Oczywiście mówię też tutaj o Julce, o Dawidzie czy o Tomku, że dzięki nam i z nami, bardziej bym tego słowa użył, jesteśmy się w stanie wszyscy rozwijać, bo to, że ty idziesz do przodu i to, że mamy z tobą kontakt, to też powoduje, że my idziemy do przodu, bo uczymy się na twoim przypadku i na przypadkach twoich podopiecznych, bo też od tego jest mentoring, bo na mentoringu zadajecie pytania dotyczące problemów, których nie jesteście albo w stanie rozwiązać, albo macie wątpliwości. I często na tym też się my bardzo mocno uczymy. Także mega droga, którą przeszedłeś do tej pory. Myślę, że jeżeli z takim zaangażowaniem będziesz pracował, to wystrzelić po prostu w kosmos i czekamy na filię GSP Tarnów Powerhouse. Także dziękujemy Ci bardzo, Waldek. Do zobaczenia, mam nadzieję, na następnym kampie w przyszłym roku. Jak już będziesz wybiorę się. Teraz już się muszę wybrać. Nie było mnie teraz, ale pasuje się wybrać, no bo jako członek GSP, no to no szkoda, że mi się Boże. Nie pojawił. Nie? Tylko teraz dużo pracy było i faktycznie no nie miałem czasu za bardzo, nie? Dokładnie wiem, jak to jest. Sam tworzyłem przez 5 lat ostatnie to duże miejsce i dochodzę dopiero do siebie potem. Także super, dziękujemy jeszcze raz. Myślę, że to już wszystkie osoby, które są? Tak. Mhm. Wszystkie. Tak? Tak. No dobra. Także jeżeli macie jakieś pytania teraz co do webinaru, co do trenera GSP, śmiało możecie je zadać. Chwilę poczekamy, może coś się wam w głowach urodziło. Poza tym, że Przemek już nie może się doczekać samego szkolenia, gdzie Dawid psyka. No Dawid, jak mówię, skończył trening, ale chyba się nie dodrapie. Nie wykaraskał się chyba z tego. Szkoda, bo jego informacje też są wartościowe. To jest też osoba, która chciała wyjechać z pierwszego zjazdu, bo powiedziała, że gadamy głupoty. A teraz jest naszym wykładowcą i prowadzi trzeci zjazd o sportach walki. I zakłada z nami kolejny projekt, o którym się dowiecie niebawem. Wystrzeli to bardzo szybko. Pytam milion, ale to na szkoleniu będę jechał. Bo chcę, żebyście dziś pospali. Jesteśmy, pamiętajcie, tutaj dla was. Mamy oczywiście jeszcze trochę czasu. Jeżeli to są pytania jakieś szybkie, to oczywiście udusić na sparingach. Możliwe. Jeżeli to są jakieś pytania, na które możemy wam szybko odpowiedzieć, to jak najbardziej. Albo po prostu przekierujemy was na trener GSP, gdzie tych informacji oczywiście dostaniecie więcej. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, sami słyszeliście naszych podopiecznych i kursantów i ludzi, z którymi jesteśmy cały czas w kontakcie, bo ten GSP nie kończy się po ostatnim zjeździe. Bardzo dbamy o to i zachęcamy, zwłaszcza naszych podopiecznych, żeby tą drogę kontynuowali z nami, byli przy nas jak najdłużej i żeby dzielili się po prostu z nami swoją wiedzą, a my swoją z nimi. Cały czas chcemy budować całą społeczność GSP i rozwijać wszystko w tym kierunku, tak żeby koncepcja była rozpoznawalna w Polsce, no i może na świecie.
Takie są ambicje. Czyli tak jak jeszcze mamy same szkolenia stacjonarne, do których oczywiście zachęcamy po kursie trenera GSP w tym roku, jeszcze mamy jedno szkolenie zaplanowane w Płocku, Tatar Sport u Marcina Malesy, to będą testy FTM, także spokojnie jeszcze będziemy to ogłaszać jako rodzaj doszkalania dla naszych trenerów GSP. Nie trzeba być trenerem GSP, żeby brać udział w szkoleniu, ale jest to integralna część całej koncepcji GSP, więc jeżeli oczywiście chcielibyście takowy temat zgłębiać, to oczywiście na nie zapraszamy. W tym roku na pewno jeszcze mogę już to powiedzieć, bo uważam, że nie jest to żadna tajemnica. Na pewno jeszcze wydamy samego e-booka, może jeszcze będzie to książka w wersji papierowej. To się jeszcze okaże, czy tam w jakim nakładzie, czy w ogóle. Tam będziecie też mogli przeczytać od A do Z, czym ta koncepcja GSP jest, jak przeprowadzać tą daną diagnostykę, żeby wszystko było w jednym miejscu. I oczywiście na kurs trenera GSP, jak zawsze, gorąco zachęcamy. Dzisiaj troszeczkę w innej osłonie, właśnie od strony samego zarabiania. Zawsze mówimy o optymalizacji samego ruchu, mówimy o różnych ćwiczeniach. Dzisiaj od tej strony bardziej biznesowej. Chcieliśmy podejść, żebyście też zobaczyli, że realni ludzie przynoszą realne zarobki. To nie jest znowu jakiś populizm rzucony, ani tych osób no nie musimy przekupywać, możecie wejść na ich profile na Instagramie. Albo zagadać ich na privie, czy to. Tak, czy tam im płaciliśmy, czy im nie płaciliśmy za takową reklamę. Tak też miało wyjść, ale ludzie, którzy zdecydowali się na pójście drogą z nami, krączą ją przez cały czas, ponieważ są absolutnie zadowoleni i są oddani danej koncepcji, bo po prostu widzą, że ona działa, nie muszą się zastanawiać, czy pójść jeszcze do kogoś innego na szkolenia, wiedzą, czego jeszcze szukają i jak najbardziej staramy się to oferować. Pytanko jeszcze, czy trener GSP ma testy FTM, te co w oddzielnym kursie, czy kurs FTM testy jest bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o same testy? Kurs testy FTM jest bardziej oczywiście rozbudowany. Tutaj zdecydowaliśmy się na to, żeby te testy FTM wdrożyć do trenera GSP z tego względu, że jest to jedna z części diagnostyki, nie jest ona wymagana, nie jest ona konieczna, bo są trenerzy, którzy z tych testów nie korzystają, chociaż jest ich bardzo mało, bo są one świetne i bardzo przydatne, ale bez testów FTM też można sobie pracować z podopiecznym i całą diagnostykę przeprowadzić. Są one na kursie trenera GSP pokazane, o co w nich chodzi, tak żebyście umieli z nimi pracować. Nie są one wcale trudne do nauczenia. Przechodzimy tylko przez kilka testów, czyli jakby uczymy się samego zamysłu, a później każdy test już sobie, resztę tych testów dorabiacie sami albo uczycie się sami i to nasi kursanci też robili. Szkolenie FTM opiewa o zrobienie chyba 60 czy 80 testów i pokazanie, dlaczego je robimy, po co. Oczywiście cała koncepcja tam też jest przedstawiana, bo bez tego nigdy nie prowadzimy szkoleń. Więc tak, testy FTM jako samo szkolenie jest to rozbudowane szkolenie i poświęcone tylko testom, a tutaj macie taką bardzo mocną, dużą zajawkę na trenerze, żebyście mogli już z tego narzędzia też korzystać. Czyli te wszystkie takie najbardziej popularne testy, które sprawdzamy absolutnie zawsze, które można w łatwy sposób właśnie zrobić na siłowni. Dobrze, dziękujemy wszystkim za aktywny udział, dziękujemy oczywiście naszym trenerzy, którzy zgodzili się brać udział w tym webinarze i zechcieli pokrótce opowiedzieć o tym, jak przebiegała ich droga w samej koncepcji GSP, gdzie są dzisiaj, jaką drogę przebyli, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. A wam, drodzy widzowie, oczywiście jak zawsze życzę miłego wieczorku i dla wszystkich, którzy będą oglądali retransmisję, jeszcze raz serdecznie zapraszam na wszystkie nasze kursy oraz kursy online. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na kursie. Pozdrawiam.